Marek Nowakowski, Paw. Dworzec świecił pustkami. W nielicznych, otwartych kasach siedziały bezczynnie kasjerki. Garstka podróżnych rozproszyła się na ławkach i pod ścianami. Siedzieli drzemiąc lub spoglądali przed siebie. Telewizor migotał zmiennymi obrazami. Kilku wyrostków skupiło się przed ekranem. Ani śladu tej gorączkowej bieganiny, przepychania się przy kasach, kłótni i próśb, czy dopytywania się o odjeżdżające pociągi. Zniknęli prawie zupełnie, tak charakterystyczni dla życia dworcowego, włóczy kije obojga płci, zapijaczone kobiety w wieku trudnym do określenia i kudłaci, skretyniali mężczyźni. Może kilka takich postaci przycupnęło gdzieś tam w najciemniejszych zakamarkach dworca. Zaszczute i niepewne? Czy lada chwila nie odkryje ich wszędobylskie oko? Cisza najbardziej uderzała w uszy. To też mocny stukot podkutych butów po kamiennej posadzce poderwał głowy nielicznych podróżnych. Pustą przestrzeń dworcowej hali przemierzał milicyjny patrol. Pięciu rosłych, dobrze odżywionych mężczyzn rozglądali się dookoła. Zbudzili jakiegoś śpiącego starca, sprawdzili jego dokumenty. Ludzie zaraz opuścili głowy, unikali zetknięcia z czujnymi oczyma patrolujących. Patrol podążał do schodów prowadzących w dół na peron. Wtedy z przeciwnej strony rozległ się nieoczekiwany łoskot. Wypełnił ciszę, pustą przestrzeń i zagłuszył kroki patrolu. Ludzie znów poderwali głowy. Zapatrzyli się w tamtą stronę. Z rozsuwających się za pomocą fotokomórki szklanych drzwi wytoczyła się na dworzec e-waliza na kółkach. Wielka, żółta waliza z metalowymi okuciami, oblepiona kolorowymi naklejkami hoteli i towarzystw podróży w wielu językach. Przejechała kilkanaście metrów i stanęła. Za nią wszedł murzyn, wspaniały, wysoki, murzyn w białym kożuchu. Dłonie pobłyskiwały mu złotem sygnetów i pierścieni. Niedbałym krokiem zbliżył się do walizy i popchnął ją silnym wyrzutem swej długiej nogi. Popędziła na kółkach, brzęczała i zgrzytała. Patrol, który akurat zstępował na pierwsze stopnie schodów prowadzących na perony, zatrzymał się jak wryty. Milicjanci odwrócili głowy. Twarze mieli skupione, spojrzenia niedobre. Dłonie spoczęły na maszynowej broni. Murzyn znajdował się już na środku dworcowej hali. Waliza przy nim. Znów wprawił ją w ruch energicznym wykopem nogi w miękkim, zgrabnym bucie na wysokim obcasie. Rozchylone poły białego kożucha odsłoniły jaskrawo-czerwony sweter i czarne spodnie z welwetu. Paf! Wyglądał jak ucieleśnienie bujnej, wyzywającej wolności. Wolności niemożliwej do okiełznania. Ludzie patrzyli w urzeczeniu. Światła pociągów, dalekie podróże. To mieli w oczach. Mamo, szepnęła malutka dziewczynka, patrz, murzyn. Wyciągnęła rękę, patrzyła z zachwytem.
Co, nie widziałaś Murzyna? Matka gniewnie szarpnęła za rękę. Sama też zachłannie wpatrzyła się w tę kolorową, wyniosłą postać.